się wykrzyczeli. Za 10 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkanie z panią Heleną. Pani Helena dziś nie sama, z kolegami z kabaretu Hrabi, czyli Anna Kołaczkowska. Czarny chleb, czarna kawa, opętani są. Przepraszam pana, za co pan siedzi tutaj? Ja siedzę, proszę pani, za miłość do polskiej kinematografii. Bo ja 25 lat temu poszedłem do kina na premierę Trzy kolory czerwone. A to ja znam. I co to się wydarzyło potem? Ja tego nie potrafię nazwać, ale ja wyszedłem, nabuzowało, tak mnie rozjuszyło, tak się w środku tam zagotowało. Zanim doszedłem do domu, to byłem aresztowany. Rozumiem. A kiedy pan wychodzi? Jutro. I będzie pan buzował? Jak jest jakaś fajna premiera? Przepraszam pana z twarzą, a pan za co siedzi tutaj? Ja siedzę za alimenty. Pierwszy raz mnie posadzili, pamiętam, to 82 lata temu akurat Golden Gate otwierali w San Francisco. Już wtedy posadzili mnie za alimenty. Jak wyszłem później, chwilę później znowu mnie posadzili. I tak mnie sadzali, tak się ze mną bawią w takiego sadzanego, wie pani. Cały czas mnie tu sadzają i taki jestem. Mówią na mnie, że jestem osadzony. Przepraszam, a pan długo tutaj siedzi? Siedzę już mnóstwo lat. Siedzę już 25 siedzę już. A za co? Za spoilerowanie serialu Jeziorany, bo zamknęli mnie w 1960 roku za to, że spoilerowałem. I pamiętam, że 59 lat temu był pierwszy odcinek tego serialu. Za miesiąc wychodzę i już wiem, co będę spoilerował. Będę spoilerował klan, bo lubię spoilerować klan. A pani to za co tu siedzi? Ja, proszę pana, mam męża, po prostu szukałam. Bardzo byłam zdenerwowana. To tylko pisałem, no jak nie? To pani nie powinna siedzieć. Tak, pani powinna leżeć. Cały kabaret Hrabi, czyli Anna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Łukasz Pietrz i Tomasz Majer. Zapraszamy za tydzień. Za 7 minut będzie 7.